No dzień dobry kochani, jest godzina 13, my już jesteśmy na nowej lokalizacji. Przeniesiemy się do Rawaii, jak już mówiłem, jesteśmy w Phuket Sea Resort. Jak zobaczy, no standard trochę niższy, jak mówiłem, ale co? Za tą miejscówkę zapłaciliśmy 17 euro za noc. Ponieważ jak już wam mówiłem, jutro jadę na wyspę Bonda, więc cały dzień nie będzie. Wieczorkiem prawdopodobnie wylądujemy w lagunce. I zobaczcie, jak się pokoik prezentuje. Według mnie nie ma tragedii. Mój kompan podróży troszkę narzeka, że mu się standard nie podoba, ale jak dla mnie to jest ok. No ja jestem przyzwyczajony też do innych rzeczy. Znaczy, tu macie taki barek, wiadomo, kawka, herbatka. Dobra, ta łazienka może jest taka trochę lipna. No ogólnie jest czysto, nie można powiedzieć. Tam jakiś może jakiś karaoke jest, ale co? Prysznic wygląda tak, tu jest umywaleczka. Tak, ja na dobrą sprawę to kochani, mi nic więcej nie potrzeba do życia, tak? Tu jest tak, łóżko jest naprawdę ogromne. No fakt, że składa się z dwóch materacy. No ale co? Tu macie szafę, standardowo safe, ale ten safe to chyba kurczę jest starszy ode mnie prawie. Jest telewizorek marki Prisma. Pierwszy raz słyszę o takiej marce. No i zobaczcie, lodówka Toshiba. Tu jest tak, o zobaczcie, kurczę, kabanosy z Polski. Jak to możliwe? W Tajlandii kabanosy z Polski? O, i góra znak jest. To mi się trochę tutaj nie podobało, to jest taki syf w tej zamrażarce, tak? Ale nieważne, na dwie noce myślę, że jest ok. Nie wiem, jak długo zostaniemy na tej Rawaii, ale co najmniej dwie noce. Może przedłużymy sobie jeszcze o jedną noc, no bo jak mówiłem, jutro jest całodniowa wycieczka na Bonda. No i w sumie dodatkowa atrakcja jeszcze pomiędzy tym. Wieczorkiem pójdziemy sobie na ten, na dyskotekę tajską. Nie wiem, czy tam wezmę kamerę, czy mam coś pokażę. Raczej nie będę brał kamery, nie sądzę. No i zobaczymy, jak się wtedy będziemy czuli. Ale jak coś, to potem myślę, że ewentualnie zostaniemy jeden dzień dłużej, a jak nie, to będziemy walili wtedy na Patong. Widzimy się na mieście. Albo w sumie nie. Pokażę wam jeszcze basenik. No to kochani, nie jesteśmy nad basenikiem. Teraz szybka kąpiel i ruszamy na miasto. Zobaczcie, tu jest basenik. Jest spoko, ale wiecie, takie pierwsze spostrzeżenie. Na pewno jest tu dużo bardziej brudno i nikt tak nie dba o porządek, jak w tych dwóch pierwszych kurortach, w których byliśmy, tak? No wiadomo, cena jest praktycznie o połowę niższa. No to musimy nawet ponad połowę. Powiedzmy, tam płacimy około 40 euro. Tutaj 17 i... No ale jest to odczuwalne. Widzicie, tu jest bar, na tamtych hotelach były wszędzie bary otwarte. A tu jest pozamykane. No ogólnie jest okej, tak? No mój kolega, jak już mówiłem, trochę płacze, ale ja jestem przyzwyczajony do takich spartańskich warunków. Spanie w hostelach, spanie na lotniskach, więc dla mnie to nie robi różnicy. Najważniejsze, żeby mieć miejsce, żeby się wykąpać, naładować sprzęty elektroniczne i w miarę wygodnie walnąć się na łóżeczku. No i co kochani, ja teraz wskakuję do baseniku, troszkę się schłodzić, bo znowu zobaczcie, słoneczko zaczyna przygrzewać, nie wiem, czy widzicie w ogóle, jak mi czoło, dlaczego wszystko, cała skóra z czoła schodzić, ale dobrze, bo zejdzie, to jeszcze zdążę do wyjazdu opalić. No co, ja wskakuję do baseniku i widzimy się później. No i zobaczcie kochani, no i zobaczcie kochani, właśnie opuściłem hotel, tutaj na głównej ulicy Rawaii. Zobaczcie, jak dosłownie chyba z jednym z najpiękniejszych widoków, jaki w życiu widziałem. Jak to wszystko przepięknie wygląda. Tam są właśnie te, powiedzmy, te kutry, łodzie rybackie. Jest taka fajna plażyczka i zobaczcie na ten widok. No to jest coś niesamowitego. Tu jest takie molo i tam również kolejne kutry rybackie. Naprawdę niesamowite miejsce. Ten widok taki, no normalnie zapiera dech piersi, no. Normalnie jak z pocztówek jesz. Naprawdę byłem w tysiącu, to nie powiem, ale w setkach miejscach na plaży. Ale to naprawdę ten widok robi taką robotę, że to jest nieporozumienie. Zobaczcie kochani, kupiłem sobie coś takiego, to jest tutaj bardzo popularne w Tajlandii, przede wszystkim Tajowi. To jest jakiś taki inhalator ziołowy. I powiem wam tak, zobaczcie, tak to wygląda w środku. I bierzecie sobie takiego buszka i... No mają coś takie oczyszczenie w całym organizmie, normalnie przegroda nosowa. Jest puściutka, na pewno wezmę sobie tego kilka sztuk, bo jest właśnie w takiej woreczka, albo chyba jeszcze wydaje mi się, że jest w konsystencji takiego żelu, takiego balsamu, więc kurczę, widziałem jakiś kanał, który się nazywa Yangal, Yang, nie chcę was teraz kurczę okłamywać, ale jak ktoś wie, to niech da znać w komentarzu. No i co kochani, będziemy poszukiwać jedzonka dalej. Zobaczcie sobie, tak wygląda tutaj ta plaża. Większość z tych łodzi to nawet teraz nie odpłynie, bo muszą czekać na przypływ. No i to oczywiście bardzo nie wykąpiecie, bo to jest tylko plaża typowo, powiedzmy, taka rybacka. Z drugiej strony również.
I to są ogólnie wycieczki na te wszystkie tutaj wyspy, które widać w tle. Nawet jedna się nazywa Potato Island, czyli wyspa ziemniaczana, Raha Island i takich jeszcze parę innych smaczków. No i kochani, jesteśmy w kolejnej restauracji Food Menu, to się nazywa Mom Restaurant. Jest tutaj usytuowany tak w Rawaii, trochę, powiedzmy, z 15-20 minut od Seaside. No i co? Zobaczcie, ceny są ogólnie chyba najlepsze ze wszystkich restauracji, w których do tej pory byliście. Zobaczcie. Masakra. Za 80 batów macie już takie pełne porcje wszystkiego. I tutaj, tak? Są ceny chyba jeszcze niższe, około 35%, niecałe 40% niż na Caron, no i tak z 10% mniej niż w Caval. I co ja sobie dzisiaj biorę? Trzeba jakiś wynalazek. Sobie chyba biorę steam pork in lemon juice. I jeszcze sobie wezmę chyba spicy prawn salad, albo chicken salad, albo jeszcze with glazunek. Jeszcze dokładnie nie wiem, ale za chwilę będę wiedział. Ale co wam pokażę, wszędzie przeważnie pamiętacie, że piwa kosztowały po 80 batów. A tutaj wszystkie piwa są za 60 batów, więc no chyba jest różnica, kochani, co? No i co? Zobaczymy, jak przyjdzie jedzonko, jak to będzie skomplikowane. Nie wiem jeszcze, co Kosta zamawia, ale jak potem wam nakręcę. Yeah, for me then enough. Okay. So for me, please, this is steam pork in the lemon juice. Okay. And then spicy prawn salad. Enough, I think. And that's it. Spicy? Bit nine, eh? Spicy, yes. Oh, spicy. Okay. And portion of rice. Okay. Yeah? And portion of rice, yeah? Rice. Oh, right, okay. Yeah. Right. Mm-hmm. One rice, yeah, exactly. And that's it, thank you very much. Okay. Widzę, kochani, to już takie sosiki, to jest chyba taki właśnie jakiś ocet z papryczką. Tu jest coś takiego, jakby taki... To nie jest olej, to jest jakiś taki sos właśnie papryczkowy, ale pachnie przepięknie. I tu też jest taka pasta paprykowa. Tu jest też taki jakiś sosik wystawa, tak nazywa się Italian dressing, ale uwierzcie mi, w życiu nie czuliście takiego zapachu dressingu. I tu jest taki właśnie do ryżu podesz fajny. Więc myślę, że fajnie podejdzie ze wszystkim jedzonkiem. No i kochani, wjechało jedzonko. Jest ryżyk, jest sałatka z krewetek na ostro, jest duszona wieprzowina w sosie cytrynowych. The last red wine and ice. Sałatka ze squidów. I tu jeszcze taką sobie zupkę Kosta wziął. Co, kochani, próbujemy, co? Więc kochani, sobie dziobnęłem troszkę już od Kosty zupki. Naprawdę bardzo pyszna. I teraz próbujemy sobie tego porka. Tutaj jest papryczka, czy nie wszystko. Bardzo spoczko. Jeszcze kreweteczka. Przepyszny sobie zaraz. Położę sobie te sosiki, to wszystko, ale picobello again. Co, kochani, puszczamy ten lokal. Tak to wygląda tutaj z zewnątrz, żeby sobie zobaczyć. Za mną mama restaurant, ale co, no szczerze wam powiem, od przyjazdu już żyjemy praktycznie tutaj tydzień po knajpach. No to niestety to było najgorsze miejsce. Przynajmniej jak trafiłem, Kosta trafił spoko, bo zupa była spoko, sałatka była spoko. No ja dostałem ten mój prawn salad, powiedzmy, był okej. Okay. Było taki po prostu, jak nie wiem, parę takich przypraw czy warzyw, co po prostu mi nie podchodziło i psuło mi cały smak tej sałatki. I zamówiłem sobie ten steam pork w lemon juice sauce. Dostałem sałatkę, no i co? Lipa, już mi się nie chciało czekać, bo ona potem mówi, że może zamienić, a to trzeba czekać 20 minut. Mówię, nie mam czasu, ten, dawaj, zjem to. Ale ogólnie lipa, bo ta wieprzowina była bardzo taka gumiasta, no i ogólnie była zimna, bo to w sałatce. Miało być lemon, coś fajnego, innego, no się nie udało, może jeszcze się gdzieś trafi. No i co, teraz idziemy do centrum miasta i zobaczymy, co tam ciekawego można zobaczyć. Znaczy, flaga Tajlandii. To zaczekanie, jestem w takim sklepie z owocami. Chcę tutaj kupić kokonat. Takie rzeczy, tam są kokosy, są arbuziki. Na
something special. O. Wiecie co to jest? To jest, kochani, smoczy owoc. What is it? Like pomelo? A pomelo, yeah. I don't know. Nothing special. No. 100 for 4 kg. No i co, kochani, kupiłem sobie smoczy owoc w końcu, przez to dlatego chciałem spróbować taki kawałeczek, taka półeczka w sumie. 36 batów, czyli powiedzmy, że to jest, kurde, no 4 złote. Nigdy go nie dam więcej. Szczerze, bardzo słodkie w smaku. Ale ogólnie ciężko to porównać do czegoś. Takie ani to nie jest złe, ani to nie jest dobre, ale no, czy jest bardziej dobre niż złe, tak? Ale przede wszystkim bardzo soczyste, więc taki refreshing tam robi. Smoczy owoc. No i co, kochani, pierwsza noska w Rawaji. Zobaczcie teraz, kto jest taki głupiera. Nie nagrywałem wam, bo tam nie wiem jak za światło było. I te łódeczki wszystkie, które wyczy się pokazywałem, widzicie, mają tam takie światełka. Tamte nie za bardzo, ale te mają. Zobaczcie, te miejscowe dzieciaki urządzają sobie nocną kąpiel. A my teraz idziemy sobie na taki pseudo nocny market. No i potem idziemy z Kostą sobie jakąś butelkę rumu spożyć. A jutro rano będzie fajna wycieczka. Chodźcie, zabiorę was teraz na ten nocny market. Macie praktycznie każde takie markety w każdym, że tak powiem, większym mieście. No to też nie jest jakieś super duże miasto, bo to kiedyś była bardziej po prostu taka osada rybacka. No teraz przekształciło się to w taką bardziej miejscowość turystyczną. No, jak wiecie, to wszystko się powtarza. Te owoce, durianik. Co tu mają? Jakieś pancakesy. Ubranka. No zresztą sobie możecie sobie sami zobaczyć. Jakby ktoś chciał, praktycznie na każdym rogu macie legalne ziółko, możecie w sobie w środku zapalić i wszystko. A. Kurde. No taka fajna restauracja, nawet spoko wygląda. Original Bergen Beer, ale chyba nikt przychodzi do Tajlandii, żeby pić piwo z Bergzacie. Wszelkiego rodzaju robactwo. Muszę. Ja tego szczerze, żebym sobie kiedyś coś kupił, żeby pogotować, no ale nie mam nawet warunków, żeby cokolwiek ugotować samemu, więc mu zależy tylko od restauracji i od street foodu. Co tam ma? Bardzo dobrze, Kosta. No i kochani, głównie tutaj te restauracje wyglądają tak, że kupujecie sobie z tego targu owoce morza i oni wam po prostu je gotują tutaj. Zaraz wam pokażę cenę, no to akurat na tej restauracji nie ma, ale tam było, że pół kilo, za pół kilo seafoodu biorą 75 batów, a za kilo ugotowania jakichś seafoodów 100 batów i sobie wybieracie po prostu w jakiś sposób, chcecie, jakieś tam warzywka, przyprawy tego innego tyma. Bardzo fajne miejsce, no ale jak co, no kurczę, człowiek nie jest aż tak głodny, tak?
nie wiesz, tak. Sklep z rupieciami, Thailand, słonik i dużo takiego pierdu i gównianych rzeczy. No i witam kochani, zobaczcie sobie, taki wyszliśmy z Kostą na wieczorny spacerek. Jak sobie teraz fajnie szybujemy, zobaczcie jaka to jest w ogóle miejscówka. Tu jest ta cała, no może, teraz widzicie tam wszystkie wyspy, które będą na, w tym filmie również wcześniej, tylko za dnia. I sobie chilluję w takiej właśnie restauracyjce. Zakupiliśmy sobie, zobaczcie, taką flaszeczkę rumu, 0,7 miejscowego rumu. Kosztuje tutaj 500 batów, no to ile to jest? 100 batów to jest 11 zł, 55 zł za flaszkę 0,7 rumu w restauracji. Dosłownie 30 cm od morza w Rwaj. Tu Kosta sobie jeszcze zamówi takie jedzonko. Ja na razie nie jestem głodny, bo chcę wam nagrać street food i pokazać po prostu street food z takiego wózka, jaki ma pani taki grill. Tam są różne mięska, właśnie z wołowinka, wieprzowinka, kurczaczek, taka tajska kiełbaska, więc sobie potem potestujemy. Hello. Hello. So, want this? Want this? This is pork and beef, yeah? Pork, beef. Pork, yeah. So can I have one this, one this? And one sausage, this one, yeah? How much this? 15. To kupisz 15 batów, 15 batów, 15 batów, 15 batów. Kiełbaska też, no i teraz pani upiecze świeżo na grillu. Co? Mam nadzieję, że będzie pysznie, smacznie i przyjemnie. Co kochani, jestem już w hotelu. Delikatnie opatrzony i zobaczcie. Za tą całą zbitkę zapłaciłem 50 batów, tak? Ogólnie mógłbym zapłacić 45, ale dałem pani na 50, więc jest tak. Mi dał jeszcze kurczaka, sałateczkę, tu jest jakaś kapustka, jest ogóreczek, jest sosik. No i co, przynajmniej sobie sosik na talerzyk i spróbujmy teraz, nie wiem właśnie, które jest, to jest pork, a które beef, wydaje mi się, że to jest beef. Spróbujmy na razie taka surowa. Szału nie ma, jest okej. Pork również spoko. I pan chybeczka. Bardziej paróweczka. Ale powiem, że kurde, pochodzi to po taką bardziej półmieszankę, porówka z kiełbasą. Jeszcze sosik. Sosik jego stanie u Chińczyka u nas w Polsce. Więc szał nie ma. No i co kochani, pozdrawiam.